Granicy białoruskiej przy okazji ataku hybrydowego na polską granicę. Chcemy Cię powiedzieć, że słowa pani Janiny Ochojskiej są absurdalne, są i zarzuty pani Ochojskiej są absurdalne, są nieeleganckie, to jest bardzo delikatnie powiedziane. W związku z tym Lasy Państwowe zawiadomiły prokuraturę o tej sytuacji. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wszczął postępowanie z urzędu. Lasy Państwowe także żądają w trybie cywilnym nawiązki na rzecz Organizacji Pomocy Humanitarnej, 200 tysięcy złotych, bardzo wymierna kwota, a także przeprosin i zakazu naruszania dóbr osobistych przez panią Ochojską. Chciałbym, aby powiedzieli się także przedstawiciele związków zawodowych w tym momencie. Pan Jacek Cichocki, który brał także udział na granicy, szef Związku Zawodowego Solidarność Leśna. Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że słowa pani Ochojskiej, które zostały wypowiedziane pod adresem leśników, są krzywdzące, nieprawdziwe, pogardliwe, godzące w mundur polskiego leśnika i też niszczący polski naród. Jestem wręcz oburzony i zbulwersowany tymi słowami. Mam nadzieję, że pani Ochojska przeprosi wszystkich Polaków. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Związek Leśników Polskich, apolityczną, zawodową organizację, która zrzesza 12 tysięcy ludzi. Sugerowanie, że moje koleżanki i koledzy biegają po lasach, kopią masowe groby, w których ukrywają zmarłych ludzi, jest poniżej wszelkiej krytyki. To szkaluje dobre imię uczciwie, normalnie pracujących ludzi, to obraża ich godność i uważam, że wypowiadanie takich słów powinno być napiętnowane i jest bardzo naganne. Dziękuję. Szanowni Państwo, żądamy natychmiastowych przeprosin przez panią Ochojską i zadajemy pytanie dzisiaj pod działami Platformy Obywatelskiej, czy to jest wasze oficjalne stanowisko, czy to jest stanowisko Donalda Tuska i jego środowiska. Żądamy oczywiście wypowiedzenia się w tym temacie, żądamy określenia się jasno, jakie jest państwa stanowisko. Nie ma zgody na obrażanie polskiego munduru, na obrażanie polskich leśników, tym bardziej na tak absurdalne zarzuty kierowane przez panią Janinę Ochojską, wybraną z Platformy Obywatelskiej, na europosła, na osobę, która wykonuje de facto zawód zaufania publicznego, która powinna Polskę reprezentować w sposób godny, a nie mówić w typowym antypolskim stylu, tak jak to niestety pogardliwie miała okazję wypowiedzieć się na antenie TOK FM. Szanowni Państwo, żądamy natychmiastowych przeprosin, odszkodowania, żądamy wycofania się z tych słów. Liczymy na to, że wszelkie środowiska, które z nią współpracują, potępią te słowa i odetną się od współpracy z panią Janiną Ochojską. Bardzo dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Janina Ochojska powiedziała, że zarzuciła leśnikom usuwanie ciał, dlatego że, jak mówiła, był taki moment, że powoływano leśników z całego kraju. Czy to prawda? I jeśli tak, to co mieliby tam robić? Zgadza się. Leśnicy z całej Polski rotacyjnie jeździli na granicę po to, aby wspierać służby, które tam funkcjonowały w swojej bieżącej działalności. Nikt tak dobrze jak leśnicy nie zna terenów leśnych. Jest to nasz drugi dom. Nikt tak dobrze jak leśnicy nie był w stanie zapewnić dostępu do drewna dla służb, które tam funkcjonowały, często w trudnych warunkach, w mrozie, w zimnie, w błocie. Przecież wiemy, jak to wyglądało. Widzieliśmy te obrazki przecież przez kilka tygodni, każdego dnia. Ale ja bym poprosił może pana Jacka Cichockiego, żeby tutaj jako uczestnik tej akcji także na to pytanie odpowiedział. Można powtórzyć pytanie, proszę. Mówiłam, że Janina Ochojska powiedziała, że zarzuciła leśnikom usuwanie ciał, ponieważ, jak mówiła, powoływano wówczas, był taki moment, że powoływano leśników z całego kraju. Chciałbym zapytać, czy to prawda, a jeśli tak, to jaki był tego powód? Prawdą jest, że leśnicy byli powoływani do wspierania leśników na wschodzie. Sam uczestniczyłem w grupie Straży Leśnej i wykonywaliśmy zadania, które wynikają z ustawy o lasach. Nieprawdą jest, że były grzebane ciała. W ogóle nie wiem, skąd pani Ochojska takie rzeczy bierze. Jest to nieprawdą. Te słowa, które na tamten czas wówczas też pojawiły się w mediach, też były nieprawdziwe. I nie wiem, jeśli pani Ochojska ma jakieś dowody, to niech je przedstawi po prostu. Bo rzucać takimi tematami bardzo mocnymi, w ogóle się dziwię, że polityka na to stać. To mnie bardzo bulwersuje. Co mogę jeszcze dodać? Jeśli mieliśmy jakieś kontakty z imigrantami, którzy przekroczyli nielegalnie granicę, to wręcz udzielaliśmy im pierwszej pomocy i tak te spotkania, tak te momenty wyglądały. Czy mógłby pan powiedzieć więcej o tych zadaniach, które były realizowane przez leśników przy granicy? Proszę panią,
Strażnicy lesi wykonują zadania, które wynikają z ustawy o lasach, konkretnie z artykułu 47. Między innymi przeciwdziałamy zanieczyszczaniu lasu, chronimy też las przed zniszczeniem infrastruktury, która tam się znajduje. Były doniesienia, niszczenia właśnie infrastruktury, zaśmiecania. O, takie przypadki właśnie były i tych leśników, i służby, które też tam współdziałały na pograniczu, wspieraliśmy. To jeszcze dodam, że Lasy Państwowe bardzo mocno wspierały służby, które stacjonowały na granicy, dostarczając im chociażby drewno do opału, do ogrzania się, ale także było to przede wszystkim bieżące patrolowanie kompleksów leśnych, a także wsparcie rodzin leśników, którzy przecież często mieszkają na odludziu, w lesie, gdzie często nie ma zasięgu, gdzie jest problem z komunikacją. W związku z tym także musieliśmy zadbać o to, aby nikomu nic się nie stało z rodzin leśników, zarówno jeśli chodzi o zdrowie życia, ale także o ich majątek. Czy jest prowadzona może jeszcze jakaś akcja leśników dotycząca ewentualnego wykluczenia znalezienia, istnienia tam kolejnych ciał w Puszczy Białowieskiej? Mogę stanowczo powiedzieć, że żaden leśnik nie znalazł martwego ciała w Puszczy Białowieskiej, nie znalazł, tym bardziej nikogo nie zakopał. Są to absurdalne, ohydne zarzuty kierowane w kierunku polskich leśników przez europosła, polskiego europosła. Nie ma na to naszej zgody i nie pozwolimy pluć na polski mundur. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy Państwu.